Znajdujemy się na terenie kamieniołomów, które zostały wykorzystane jako plener i sceneria nawet w filmie Sami Swoi, słynna scena, jak Witja tutaj ugania się za koniem, jak Kargul próbuje go tutaj poganiać, ale to nie jest istotne. Najważniejszą sprawą jest samo ułożenie tych kamieniołomów i wspominki Kamińskiego, więźnia obozowego z Grozrozem, był głównym pisarzem, który właśnie wspomina o tych kamieniach. Później, w momencie, kiedy ukazują się te kamieniołomy właśnie w filmie, to jest przekaz wyraźny, żeby tutaj można było czegoś szukać albo zwrócić uwagę na ten kamieniołom. Ta wysepka, która znajduje się na samym środku, plus te dwie są wyraźnie opisane przez jeńców, że tutaj, kiedy nie było wody, oni drążyli na dnie tunel, podejdziemy jak najbliżej. Głębokość tego zbiornika wodnego jest szacowana jest na ile mniej więcej, kojarzysz? Opowiadają właśnie tutaj, że na samym dnie znajdowała się betonowa płaszczyzna, na której stała dziwna metalowa konstrukcja. Z tamtej strony prowadzić miały dwa poziome tunele w kierunku miejscowości Górka Zachodnia bądź do kościoła, który znajdował się, starego klasztoru, znaczy się w tej miejscowości. Druga bardzo ważna sprawa, że nie tylko właśnie Kamiński tutaj wspomina, ale także Bożena Tarnowska jako więzień, młoda dziewczyna, przyjeżdżała tutaj drążyć, uczyć się drążyć tunele po Powstaniu Warszawskim. Czyli kilka relacji, które mam tutaj odnośnie właśnie, jeżeli chodzi o kompleks Rize, mogą odnosić się właśnie do tych kamieniołomów. Owszem, w okolicach Głuszycy są kamieniołomy, są zalane, one się znajdują w Bartnicy, Świerkach. Tam są kamieniołomy Melafiru, lecz kształt, który opisują więźniowie, odpowiada tym kamieniołomom, nie tamtym. Tutaj nie ma kamiennych schodów, a w tamtych się znajdują kamienne schody, bardzo długie i drążone w skale. Tutaj więźniowie opominają o płaskim terenie, co jest najważniejsze, byli przywożeni tutaj zawsze nocą. Praca odbywała się w nocy przy sztucznym oświetleniu. Nigdy nie pracowali tutaj za dnia. Będąc ostatnio w Grozrozen, znalazłem zdjęcie właśnie kamieniołomów i prawdopodobnie to są te kamieniołomy, bo to jest bardzo charakterystyczny element, te kamienie, które powstały, te tak zwane wysepki, które powstały tutaj właśnie w tych kamieniołomach. Głębokość, nie wiem, z tych relacji, które ja mam, to może być nawet 30 metrów. Niesprawdzone, nie mam pojęcia, czy faktycznie tyle jest. Ale najważniejsze, na dnie betonowa płaszczyzna z metalową konstrukcją, którą ponoć kiedyś w latach 50. i 40. było widać, plus tunel w drugim zbiorniku, który znajduje się tam przy tamtej drugiej skałce. Znajdujemy się na torowisku w miejscowości Sobótka Górna Górka, gdzie znajduje się pas kolejowy, bocznica kolejowa, tor kolejowy, który do złudzenia przypomina tor kolejowy w Głuszycy. Kiedyś tych zabudowań po tej stronie tutaj nie było. Było widać otwartą przestrzeń, las i góry, co mogło też jeńców wprowadzać w błąd. Tak samo ta bocznica po tej stronie zabudowania, czyli ludzie, którzy byli wyładowywani tutaj, przywożeni do pracy z obozu Grozrozen, mogli się pomylić. Także jeżeli chodzi o kompleks Rize, mam przypuszczenia, nawet potwierdzenia wśród niektórych jeńców, że sięgał aż do Ślęży, że masa jeńców, którzy wyjeżdżali właśnie z Grozrozen pociągami, to jest bardzo dziwne, bo jeńców z Grozrozen zapędzano pieszo do pracy na włodarzu bądź na osówce, a tu przywożono ich transportami kolejowymi. Część tych ludzi pracowała w pobliskich kamieniołomach, do kamieniołomów, do wyrobiska mamy stąd jakieś 50-60 metrów i to by się zgadzało. Zgadzałyby się relacje świadków z Głuszycy, więźniów, na przykład pana Marczewskiego, który opowiadał, że od razu wysiadając z pociągu szli do kamieniołomów do pracy, tylko że kamieniołomy były w zagłębieniu, a te, które mamy kamieniołomy w Bartnicy, linia kolejowa, która tam przebiega, wyraźnie pokazują nam kamieniołomy, które są w litej skale, wysokie, bardzo, bardzo, bardzo pionowe. I teraz kolejna sprawa. Tu, na tym terenie, znajduje się kilka podobozów jenieckich, czemu zaprzecza miejscowa ludność. Bardzo długo po wojnie, nawet teraz, jesteśmy 70 lat po wojnie, miejscowa ludność, rdzenni Niemcy, zaprzeczają, jakoby w tym miejscu były jakiekolwiek obozy. Tutaj, w tym miejscu, jeszcze przed chwileczką mijaliśmy stare słupy obozowe, na których był prąd, drut kolczasty rozpięty. Nie było tego. Tu znajdowały się baraki. Ostatnio się dowiedziałem od jednej z mieszkanek, że tutaj był jakiś magazyn. Owszem, były jakieś budynki, były jakieś baraki, ale były wykorzystywane jako magazyny i że nie było tutaj, broń Boże, żadnych jeńców. Jeszcze tutaj jest bardzo istotną sprawą ten budynek.
bardzo, bardzo przypomina właśnie stacyjki w Jedlińce, w Jedlinie, w Kamińsku, w Głuszycy, w Świerkach bądź w Bartnicy, że jeńców, których tu wyładowywano, pracownicy przymusowi oraz część jeńców, tych, których przewożono tutaj z Wrocławia, dowożono, szczególnie osoby po Powstaniu Warszawskim, które były na Grochowie w Wrocławiu, no, nie skoszarowane, tylko skoncentrowane, to był obóz pracy, jak wysiadali tutaj w tym miejscu, mogli się pomylić. Jeżeli byli w tamtych miejscach, przewieziono ich do pracy tu, przewieziono z powrotem tam, głód, bicie, noc powodowały pewne przekłamania. Teraz, po wielu latach eksploracji, które prowadzę właśnie na ten temat, dochodzę do wniosku, że ta stacja i ta miejscowość, plus te kamieniołomy, tunele, które są wyryte, za chwileczkę pojedziemy do jednej z kopalni, które do złudzenia przypominają kopalnie i tunele, te, które mamy do czynienia w Lidze, że mogłoby dojść do pewnego przekłamania. Niemcy, z którymi rozmawiałem, też o tym wspominają. Wachmani, szczególnie ci, którzy przeżyli wojnę w Głuszycy, czyli Lothar i inni, opowiadali właśnie, że też pociągami jeździli w okolice Wielkiej Góry. Nie nazywali tego Ślężą, tylko mówili, widać było Wielką Górę i do Wrocławia było bardzo, bardzo blisko. Znajdujemy się teraz w miejscu, które także opisują. Szczególnie będę tutaj bazował na Stanisławie Kamińskim, pisarzu obozowym z Grodrozen. Bo on najbardziej szczegółowo to opisuje, że transporty, które przyjeżdżały, zatrzymywały się w polach. Zatrzymywały się na wprost tego miejsca, gdzie był widoczny klasztor. Z drugiej strony mamy zamek na górce. I tutaj u góry, płaski teren, to jest tak zwane startowisko. Co to miało oznaczać i dlaczego jako startowisko? Nie wiem. Ktoś ostatnio z Niemiec przysłał mi maila i opisywał to miejsce, że testowano tutaj jakiś dziwny latający pojazd. Faktycznie, teren u góry jest plantowany, równiutki, zarośnięty, teraz taką jakby kosodrzewiną. Tutaj, troszeczkę poniżej, miał znajdować się tunel, wąskotorówka, która prowadziła tutaj przez te pola z miejscowości Biała. Dużo, dużo świadków o tym opowiadało, że kolej wąskotorowa była jeszcze w latach 70., 80. Można było znaleźć elementy kolei wąskotorowej na polach i słupy trakcyjne z napięciem. Czyli była to kolejka elektryczna, nie spalinowa, które wjeżdżały gdzieś tutaj do tunelu. Jedna z takich miejscowych legend opowiada o konwoju, który wjechał w górę, że tam miało być złoto, miało być niesamowicie kosztowności. Niektórzy nawet mówili o złocie Wrocławia, że właśnie tutaj te zbocze wjeżdżały. Kamiński opowiadał kilkakrotnie, że stojąc plecami do Ślęży widział naprzeciwko Śnieżkę. To jest jedyne miejsce za plecami, odwrócimy się teraz, jest zakryta, ale fajnie nam majaczy, Śnieżka. Tam jest masyw Sudetów i widać Śnieżka. To jest jedyne miejsce, bo tak, jeżeli jesteśmy na Soboniu, nie widzimy Śnieżki. Jeżeli jesteśmy na Włodarzu, będziemy znowuż widzieli Ślęże, a nie widzimy Śnieżki. Tutaj jest wieżyca po tamtej stronie. Opisywał górę, na której znajdowała się kamienna wieża. Tam majaczy nam tak ładnie teraz kamienna wieża, tak zwana wieża Bismarka. Chociaż to określenie może być troszeczkę błędne, bo wieżą Bismarka tak samo nazywa się wieżę, która znajduje się na Sowie i tutaj mamy troszeczkę teraz przekłamań. Tutaj w tej dolince właśnie, gdzie teraz tak nam się fajnie układa ta mgła, tam miał być ten wjazd w górę. Mało tego, ostatnio jak chodziliśmy troszeczkę po zboczu, znaleźliśmy kilka śladów świadczących o tym, że wąskotorówka była dokładnie w ten sam sposób wykonana, tak jak mamy do czynienia na Soboniu, czyli spiralnie wąskotorówka wspinała się na szczyt góry. Majaczy nam tam z tyłu wieża radiowo-telewizyjna na Ślęży. Nie było jej w tamtych czasach, tylko znajdował się tam drewniany maszt bądź szyb, jak to opowiadają świadkowie, na szczycie którego znajdowała się prawdopodobnie siatka radarowa, taka sama, która mogła znajdować się na Soboniu. I teraz tak, znowuż tutaj mamy kilka relacji, które mogą świadczyć o błędach popełnianych przez ludzi, którzy opisują nam właśnie Rizę, że będąc znajdując się w tym miejscu, później pracując albo będąc wyzwoleni w okolicach Wałbrzycha, to co robili tutaj, umiejscowiali tam i na odwrót. Czyli teraz tu trzeba byłoby przeprowadzić taką wnikliwą analizę, która by nam umożliwiła identyfikację, bo proszę jeszcze raz zwrócić pan na panoramę z tyłu. Jeżeli staniemy na polach Sierpnicy, mamy identyczny widok. Sierpnicy, jeżeli będziemy patrzyli sobie na górę Rybnickę, czy na Łomnicę, czy na Bartnicę, stojąc, używając góry Sierpnickie, mówię o parkingu, który znajduje się na wzgórzu, znajdował się na wzgórzu niedaleko Osówki. Mamy podobną panoramę.
też mamy kościółek, o którym opowiadają niektórzy, nawet pan Mułdawa opowiadał, że stojąc na szczycie było widać wieżę kościółka. Mało tego, tam znajduje się obok kościoła, znajduje się taka pewna konstrukcja, prawdopodobnie to jest szybkopalniany, stary, bądź teraz jakieś magazyny. O tym tak samo mamy wspominane w Rize. Wiedliniec-Drój, jeżeli wejdziemy na szczyt góry w kierunku Walimia, na przełęcz Wiedlińską, na Wiedlińską Kopę, o tak będzie najlepiej, spojrzymy w tył, mamy podobny widok, tylko że wtedy patrzymy na górę Wołowiec, widzimy górę Wołowiec w tle. I teraz jeszcze raz chciałbym pokazać tutaj. Stojąc teraz w Sierpnicy na szczycie, mamy podobny widok. Te góry są do siebie bardzo podobne, czyli ktoś, kto był tam raz w nocy, w stresie, jeszcze raz tutaj podkreślam, mógł popełnić błąd w ocenie sytuacyjnej. Znajdujemy się na przełęczy Tompadła. Miejsce to przypomina, bardzo przypomina właśnie okolice Sobonia bądź Włodarza. Ewidentnie tu widać, że były prowadzone prace mające na celu wyrównanie terenu, nawożenie kamieni. Uz nasypy, które tutaj są, prowadzą, to są drogi usypywane dokładnie w takim samym systemie, jak robione to było właśnie w Rize. Według miejscowych, no nie tylko miejscowych, ale według legend właśnie tu miał znajdować się tajemniczy tunel, do którego wjechały owe ciężarówki. Co jest to bardzo ciekawe, właśnie większość tych nasypów, które tutaj są, są zrobione w okresie 41-45. Mieszka tutaj pewien starszy pan, już on będzie po 80, który jako dziecko Niemiec, który jako dziecko przyjeżdżał tutaj z ojcem, konno przyjeżdżali, właśnie obserwowali pracę jeńców. Nie wiem dlaczego większość ludzi zaprzecza temu, że tutaj w ogóle istniały obozy. Niedaleko znajduje się wieś Tompadła z tyłu za nami, gdzie znajdowała się filia podobozu Grozrozen i to możemy znaleźć, wystarczy pojechać właśnie do Muzeum Grozrozen, do Rogoźnicy i tam jest wzmianka właśnie o Tompadłach, o podobozie, do którego przywożono ludzi. Jeszcze tamta strona, nasyp, z drugiej strony bardzo duże wybranie. Chciałbym zaznaczyć, że w tym miejscu znajdowało się w XVI-XVII wieku bardzo dużo kopalni. Tutaj wydobywano nikiel, szukano złota, srebra. To samo mamy do czynienia z tym samym minerałem, mamy do czynienia właśnie w Rize. Też były stare kopalnie, które były przez Niemców wykorzystywane. Prawdopodobnie ten sam system wykorzystania starych tuneli, obetonowania, wykorzystano właśnie w latach 40. Jeszcze nie. W okolicach Sobonia, Włodarza, Przełęczy Jugowskiej, no w ogóle w całym Rize, w całym masywie, masa takich rozpoczętych, takich wcięć wejść. Tutaj na Ślęży też mamy do czynienia właśnie w bardzo dużej ilości z takimi rozpoczętymi tunelami, zasypanymi, zawałowanymi. Tu droga i wejście z drogi. W okolicach Sobonia mamy 3 albo 4 takie właśnie wcięcia w górę. Tutaj ile ich jest, nie mam zielonego pojęcia.